pingować naszego reprezentanta. Widzą Państwo, pierwsza platforma startowa. No niżej już się po prostu nie da. To jest najniższa platforma, z której można skakać. Nasz duet trenerski Grzesiu Sobczyk i Stefan Hodgacher wnikliwie studiują w tej chwili wiatr. Jak to się wszystko układa. Tak patrząc na ten wiatr, to jest no, podnarty na całej długości. W tej drugiej części to jest około 3 metrów na sekundę nawet. Takie są podmuchy, no ale trzeba tam dolecieć. Pamiętamy 2001 rok, właśnie Adam Małysz złapał takie noszenie w dolnej części, co pozwoliło mu skoczyć 138,5 metra. Ale teraz Kamil Stoch. Wysoko zawiesił na poprzeczkę Robert Johansson, 145,5, 144. Kamil w powietrzu, pięknie, wysoko, ależ znakomicie, niewiarygodnie. On skacze poza wyobraźnią pozostałych rywali. 146 metrów, to jest nowy rekord skoczni. To, co wyprawia Kamil Stoch, przechodzi narciarskie pojęcie. Jest niewiarygodny w tym, co robi. Ile trzeba skoczyć, tyle skacze. No przecież 145,5 Roberta Johanssona, o 2,5 metra pobity rekord skoczni. Wydawałoby się, że no musi, ciężko będzie to wszystko poprawić. A Kamil Stoch skacze w niewiarygodnym stylu. Do tego noty 19,5, 19,5 razy 2, 3 dziewiętnastki, odjęte 16,4 punktu. Kamil oczywiście będzie liderem, do tego dodane punkty za obniżoną platformę startową. I Kamil Stoch na pierwszy